Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, od 3 tygodni rodziny słabsze ekonomicznie, które spodziewają się narodzin dziecka oraz te, które planują, słabsze ekonomicznie, miały nadzieję, że z tytułu urodzenia dziecka dodatek jednorazowy zamiast 1000 zł, jak dzisiaj, będzie wynosił 1200 zł. Tymczasem Senat powraca do kwoty 1000 zł. Panie premierze, mam pytanie. Ponieważ ta ustawa w kształcie bez poprawki Senatu była bezkosztowa dla budżetu, chciałam zapytać, czy naprawdę Polski nie stać na to, żeby 40 milionów złotych, które oszczędza rząd na skutek pozbawienia części osób prawa do tak zwanego becikowego, przeznaczyć na nowonarodzone dzieci w rodzinach słabszych? Czy naprawdę 40 milionów złotych by rozwaliło polski budżet? Apeluję o odrzucenie poprawki Senatu. Również zwracam się do tych posłów z Platformy i PSL-u, którzy są za zaostrzeniem ustawy aborcyjnej. Dajcie wyraz swojemu rzeczywistej trosce o dzieci. Głosujcie za odrzuceniem poprawki. Dziękuję bardzo, pani poseł.